Tak, szanowny panie Tomaszu, poprzednio rozmawialiśmy i tłumaczyliśmy, dlaczego chcemy tę ankietę robić. Ja muszę powiedzieć, że jako były samorządowiec pierwszy raz spotyka się z taką sytuacją, że inwestor, który robi więcej niż powinien, bo przychodzi do mieszkańców i pyta ich o to, jaki jest stan faktyczny, majątkowy, jakie mają oczekiwania i do tego próbuje przygotować politykę, jest za to krytykowany. Ja wiedziałem, że za wiele rzeczy możemy być krytykowani, ale nie za to, że pytamy mieszkańców o to, w jakiej są sytuacji. Bo zapewniam pana, że i państwo wójtowie, i starostowie, i inni samorządowcy nie są w stanie nam dzisiaj odpowiedzieć na pytanie i nie chcemy zbierać informacji zagregowanych w taki sposób, że zadamy pytanie ponad głowami mieszkańców. Ankieta jest dobrowolna, jest w miarę precyzyjna i próbuje nam pomóc odpowiedzieć na pytanie, jak mamy się przygotować do tego trudnego procesu? Jak uniknąć, zniwelować, zminimalizować moralne straty dla mieszkańców? Jak spróbować ulżyć im w tej sytuacji, w której są? Mówiłem panu o tym, że ta ankieta ma być też podstawą do zorganizowanej przeprowadzki mieszkańców. Sytuacja, w której, tak jak pan, zakłada paternalistyczny stosunek do mieszkańców i mówi, że wie, co jest dla nich lepsze, jest absolutnie przeciw temu projektowi. Bo my nie wiemy, co jest najlepsze dla mieszkańców, pytamy ich, a być może dla części z nich zaproponujemy zorganizowane przesiedlenie i budowę mieszkań. W związku z tym, żeby odpowiedzieć sobie na to pytanie, musimy uzyskać informacje o ich sytuacji rodzinnej, o tym, czy chcą skorzystać z takiego instrumentu, o tym, czy gminy będą z nami chciały współpracować w przypadku tego projektu, czy mamy zorganizować komunikację zbiorową, czy mamy zmienić układ dróg, czy mamy dla części mieszkańców stosować hybrydowe rozwiązanie, że tylko część rodziny będzie chciała na miejscu zostać, a część inna będzie chciała emigrować. To nas zastanawia. To nas martwi. I prosiłbym, żeby pan to poczytał naprawdę jako wyraz dobrej woli. Robimy więcej niż powinniśmy. Jak rozumiem, był zarzut taki, że było mało dyskusji. To kiedy przyszliśmy z dyskusją i prosimy państwa o pomoc i pytamy mieszkańców i chcemy dojść do domu, nie każdy musi wypełnić tą ankietę. Ale wydaje mi się, dla swojego bezpieczeństwa i poczucia tego, że zrobił wszystko, to taką ankietę powinien wypełnić. Bo potem może przyjść do nas i powiedzieć, wypełniłem tę ankietę, co macie dla mnie, jaką ofertę. Zwróćcie państwo uwagę, Tomasz Pawłowski powiedział, po co zbierać ankietę na temat mieszkańców, ich sytuacji rodzinnej, czego by oczekiwali, kiedy nie mamy lokalizacji, kiedy nie mamy żadnych informacji. Mało tego, powiedziano nam, że rozpatrywano trzy warianty. Był to Baranów, Grodzisk i Grójec. I dlaczego? Pytanie jest zasadnicze. Dwie zostały propozycje odrzucone. Grójca i Grodziska Mazowieckiego. Mimo, że nie przeprowadzono tam żadnych badań. Na jakiej podstawie? Więc zobaczmy, że ta wypowiedź pana wiceprezesa powoduje, jak jesteśmy manipulowani. Wypełniając tą ankietę, dajemy jak gdyby przyzwolenie, a także swoją akceptację, że pogodziliśmy się, nie znając, a w zasadzie po dzisiejszym dniu, znając warunki, na jakich zostaniemy wysiedleni, że to będzie 5 zł za metr kwadratowy, że to będzie 50 tysięcy za dom, bo pan Chorała powiedział, że jak będzie 40, to nawet wyrówna do 50, łaskawie. W związku z tym, szanowni państwo, pytanie się rodzi. Po co ta ankieta tak naprawdę jest? Czy po to, żeby później nami manipulować, że wyraziliśmy zgodę i mamy oczekiwania? Zastanówmy się, czy nie jest w tej chwili konieczność wyrażenia swojego sprzeciwu w ogóle wobec takim propozycjom. To jest skandaliczne, co proponuje pan Chorała mieszkańcom tych trzech gmin. Czy tylko ofertą jest wywłaszczenie? Nie, nie jest ofertą. Absolutne wywłaszczenie jest ostatnim, ultimatywnym elementem. Chcemy w dialogu i rozmowie spróbować ustalić porozumienie. I temu ma ta ankieta służyć. Nie inwigilacji, nie zaciąganiu danych, których nie potrzebujemy, odpowiedzi, dopasowaniu oferty do potrzeb mieszkańców. Nie wiemy wszystkiego o mieszkańcach. Myślę, że pan też nie wie.
Ani pan Tadeusz też nie wie. Nie wiemy tego. W związku z tym musimy się tego dowiedzieć. To jest jeden z instrumentów, który ma temu służyć. Proponuję jeszcze pan... jedna rzecz ostatnia, bo tu padł taki zarzut o to, że no kupimy nieruchomości. No. Ja nie wiem, czy państwo zdają sobie sprawę jednak, ale Skarb Państwa jest właścicielem nieruchomości tutaj. Wiem, że jestem osobą kontrowersyjną, ale dyskutującą o faktach. Panie prezesie, proszę mi wskazać, ile tych gruntów Skarbu Państwa, ile tych nieruchomości Skarbu Państwa jest na tych trzech gminach. Ja mogę powiedzieć panu tak. Na gminie Teresin jest 4 hektary 70 arów w kilku kawałkach, więc nie mogę powiedzieć, że nie ma. Ale czy to przesądza o skali i wielkości, o czym pan mówię? W związku z tym, zanim pan coś powie, musi pan to po prostu sprawdzić. I proszę nas nie wrabiać, ani Tomasza Pawłowskiego, ani mnie, że o wielu rzeczach nie wiemy. Wiemy i mamy w tym zakresie raport, na który nie chciał odpowiedzieć pan minister Horała, bo uznaje, że on lepiej wie wszystko. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę, pan Tadeusz Szymańczak. Tadeusz Szymańczak. Pytanie kieruję do pana ministra i do pana prezesa. Dla mnie zasadne byłoby wskazywane w wykładzie i prezentacji lokalizacje zarówno Grójec, Grodzisk, Baranów powinny być wykonane takie analizy, o których tu pan był łaskaw nam przedstawić i z tego powinno wynikać, który teren jest najbardziej przydatny do tego, co państwo planujecie. Dlaczego tak nie jest zrobione? Dziękuję. Znaczy na bieżąco, czy możemy powiedzieć, dobrze, to znaczy nie zabierając oczywiście chleba naszym analitykom. Sytuacja jest następująca. Aby nie inwentaryzować całej środkowej Polski, dobre zasady mówią, że najpierw dokonuje się screeningu, wyodrębnia się tereny, które spełniają określone parametry minimalne i dopiero po wyodrębnieniu terenów, które spełniają warunki minimalne, przechodzi się do inwentaryzacji. I to i tak jest, jak państwo widzicie, mówimy tutaj o potężnym terenie, który będzie musiał zostać poddany inwentaryzacji środowiskowym. Pan Jacek Ziomski. Ja mam takie pytanie, jakby mógł pan sprecyzować, pan, który prezentował te przykładowe mapy, analizy, ponieważ wariantów Baranowa był Baranów A, Baranów B, C i D i w sumie tych zdjęć nałożyło się dużo i ja mam, bynajmniej ja odnoszę takie wrażenie, że nie wiem, który wariant jest najbardziej prawdopodobny. Tak, bo tam było wiele, wiele tych wariantów, jakby można to sprecyzować. Znaczy cała, to znaczy tutaj też przed oddaniem głosu, dlatego wyznaczony jest obszar maksymalny, poza który gwarantujemy, że nie wyjdziemy, tak? Bo nie jesteśmy w stanie dzisiaj przesądzić, który z tych wariantów jest optymalny, bo to pokażą dopiero analizy. To dopiero pokażą analizy zarówno geologiczne, jak i środowiskowe. Dziękuję. Pan Piotr Krawczyk, radny powiatu żywodowskiego. Następne pytanie zada pan Tomasz Pawłowski. Dzień dobry państwu, Piotr Krawczyk. Tak jak pan powiedział, radny powiatu żywodowskiego, ale też mieszkaniec gminy Wiskitki. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jestem po raz pierwszy na państwa spotkaniu i dzisiaj uzyskałem sporo informacji, których brakowało. Brakowało mieszkańcom, wszystkim. Pan minister powiedział, że zaczęliście ten proces konsultacji społecznych dużo wcześniej, ale jak rzuci się kamień do wody, to rozchodzą się fale i one rozchodzą się w równym stopniu w różne strony, a mieszkańcy mają to do siebie, że jak idzie to na zasadzie plotki albo rzeczy, która jest z dużą ilością niewiadomych, to pojawiają się rzeczy niesprawdzone, pojawiają się rzeczy, które zakłamują rzeczywistość i ważne jest, żeby takich informacji właśnie na forum społecznym było jak najwięcej i ogólnodostępnych. To, co mnie tutaj koledzy z Rady informowali, że państwo jakby zobligowaliście się do tego, że takie informacje będą się również w formie
tej ogólnodostępnej ukazywały i będą na bieżąco zamieszczane czy publikowane, to myślę, że jest to właściwy kierunek działania i w tą stronę należy iść. Tu już padły takie pytania, których ja chciałem zapytać. Między innymi pani starosta zadała pytanie odnośnie dróg. Powiem tyle, że ponieważ jestem członkiem Komisji Ochrony Środowiska, Transportu, w naszym zakresie jakby konsultacji było opiniowanie strategicznego studium lokalizacyjnego inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, który państwo nam przesłaliście bodajże w miesiącu lutym. My go w marcu opiniowaliśmy. Powiem tak, na tym etapie ta opinia była bardzo niepochlebna. No, poczuliśmy się troszeczkę zlekceważeni jakością tego materiału, który został nam dostarczony. Powiem tak, no jeżeli ktoś przysyła plan przebiegu dróg, przebiegu tras drogowych, przebiegu linii kolejowych z zaznaczeniem pasa o szerokości kilkudziesięciu kilometrów, to jest trochę niepoważne. Albo kończący się na węźle komunikacyjnym i nie wiadomo, gdzie będzie dalej przebiegał, to jest troszeczkę nie tak. To tak może z tych minusów. Pytania mieszkańców, które też budzą wątpliwości i mają jakby dużą zasadność. Powiem tak, sam zainwestowałem kilkaset tysięcy złotych w zakup działki i budowę domu w tej okolicy, gdzie powiem tak, uszczęśliwiono nas autostradą, uszczęśliwiono nas obwodnicą. Teraz jeszcze nam zafundujecie państwo Centralny Port Komunikacyjny i my chcemy wiedzieć, czy te pieniądze, które wydaliśmy, to są pieniądze, których nie wyrzuciliśmy w błoto. Bo ja chciałem żyć w spokojnej okolicy i nie wiem teraz, czy mieszkając w pobliżu lotniska nie będę miał korytarza przyziemienia i korytarza wznosu, gdzie będę co przez 24 godziny na dobę, tak jak państwo tutaj podaliście, słuchał startujących i lądujących samolotów. Warszawa ma ograniczony czas pracy. W godzinach nocnych Warszawa, lotnisko Chopina nie pracuje. Państwo mówicie o tym, że to będzie lotnisko, które będzie całodobowo pracowało. Ja wiem, jakie są uciążliwości, wiem na przykład w Oslo, w Gardermoen, jak w odległości kilkudziesięciu kilometrów od lotniska, jakie uciążliwości przenoszą mieszkańcy i muszą je znosić, ale tam zostało to w pewien sposób dopracowane i ludzie też mają swoją świadomość. Nie będą w lepszej sytuacji, bo oni zniosą co z tymi uciążliwościami i niedogodnościami dla nas. Nie mówię tutaj tylko o hałasie, mówię również o tym, że zarówno w fazie budowy, jak i później w fazie obsługi lotniska będzie to zwiększony ruch samochodowy. Wiemy doskonale, w Wiskitkach mamy węzeł komunikacyjny, wiemy doskonale, z czym to się wiąże. Wiemy, że są rozjeżdżone drogi powiatowe, wiemy, że są rozjeżdżone drogi gminne. Nikt na to nie zwraca uwagi. Nasze zwracanie się do Generalnej Dyrekcji Okręgowej Dróg i Autostrad jest po prostu zbywaniem nas i mówieniem, radźcie sobie sami, to wasze drogi. To nie może tak być, że my jako mieszkańcy, jako samorządowcy zostajemy z problemem. Ktoś sobie zaplanuje wybudowanie autostrady czy wybudowanie lotniska, a resztę martwcie się sami. My będziemy tylko interesowali się zyskami, ewentualnie pokazywali to jako wielki sukces. Dla nas jako mieszkańców jest bardzo istotne to, w jakich warunkach nam przyjdzie żyć dalej po powstaniu tego lotniska. Dziękuję. Dziękuję. Jak widać, jest niedosyt rozmowy jeszcze o przejmowaniu nieruchomości. Mam nadzieję, że będzie czas, żeby jeszcze dziś do tego na chwilę wrócić. Ja też mam jeszcze kilka pytań z tym związanych. Bardzo proszę o odpowiedź. Ja może zagaję, a potem prezes albo ktoś doprecyzuje. Natomiast no po pierwsze, strategiczne studium lokalizacyjne tym właśnie jest. Strategicznym studium lokalizacyjnym i konsultacją korytarzy transportowych. Taka jest jego istota. To nie jest konsultacja poszczególnych przebiegów, stąd być może zabrakło jakby. Generalnie robocze założenie było takie, że ponieważ różne samorządy, właściwie każdy samorząd sam różne procesy inwestycyjne przeprowadza, przygotowuje i tak dalej, kreuje różne dokumenty z tym związane, więc generalnie jest w samorządach ta wiedza, czym są poszczególne dokumenty związane z
procesem inwestycyjnym. No i właśnie strategiczne studium lokalizacyjne dla terenu całego kraju to jest konsultacja korytarzy transportowych, czyli szerokich na nieraz nawet i kilkadziesiąt kilometrów korytarzy, a przebiegi w ramach tego pokazane to są tylko takie przebiegi no, przykładowe, takie, no, żeby zacząć dyskusję na temat przebiegów, zebrać pewne informacje, które jak potem wrócimy już z inwestycją, czyli budową danego odcinka, no to te uwagi już będziemy mieli w znacznej mierze zebrane, zaadresowane, więc jakby oszczędzimy potem na czasie, tak, na jednym takcie. Natomiast na poziomie SSL konsultuje się faktycznie korytarze, no bo tym jest SSL, co do swojej istoty. Jeżeli mówimy o tych warunkach, hałasach i tak, to prawda, wiążą się z tym pewne uciążliwości, wiążą się z tym też oczywiste zyski, zwłaszcza dla jednostek samorządu terytorialnego. Wiadomo, że i na samym lotnisku, i w jego okolicy będzie zlokalizowany, bo tak się działo na całym świecie. Od dnia zero cały szereg nowych biznesów, a z czasem coraz więcej, które do budżetów tych jednostek będą generowały dodatkowe wpływy podatkowe. Konkretne pytanie zadaje pan Tadeusz Szymańczyk. Dziękuję bardzo, panie ministrze. Szanowni państwo, faktycznie dzisiejsze obrady są dość długie. Ja chciałbym podziękować pani staroście i panu Piotrowi za troskę o to, że nie tylko same złotówki, ale również uciążliwości i przede wszystkim nie wiadomo, kto jest w lepszej pozycji. Czy ten, który jest wysiedlony, czy ten, który zostaje za płotem lotniska. Bardzo chętnie z wami podejmę współpracę. A teraz do pana wiceprezesa. Panie prezesie, z tymi podatkami to ja bym tak bardzo nie przesadzał, bo gminy Baranów prawdopodobnie nie będzie. Bo jeśli zabierzemy jej 3-3,5 tysiąca hektarów, to gmina praktycznie nie będzie miała racji bytu. To jest jedna rzecz. Ale tutaj z uwagą słuchałem, kiedy pan mówił o wariantach A, B, C, D. I jak pan nałożył wszystkie te warianty na siebie, to z mojego punktu, który poszerzam wiedzę z zakresu lotnictwa i obserwuję lotniska w Europie, wszystkie prawie, te, które są istotne i ważne, nie zajmuję się bardzo tymi satelitarnymi, ale jedno, co mi się rzuciło, że tam się nie w jednym kierunku są pasy, bo jak obserwuję pasy lotnicze w kraju, to one są kierunek taki delikatnie północno-zachodni. Natomiast u pana się jak gdyby po nałożeniu tych wariantów skrzyżowały. Dlaczego? No nie mamy ani różywiatów, ani innych rzeczy, a jednak się krzyżują pasy. To dla mnie jest coś nowego. W moich analizach bazował na róży wiatrów, którą sam wykonał na podstawie obserwacji dokonanych na sąsiadujących lotniskach. Nie były to wiatry zmierzone tu w Baranowie, ale to były dane, no, na których zdecydował się opierać, które dawały wysoki procent zaufania. I w zakresie, jaki wyszedł z tych analiz, dokonywano obrotu tych wariantów, stąd to różne ułożenie dróg startowych.